Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Motosport, Motoprzygoda i kto nie inny jak Wójcik Racing Team i to kapitan polskiej reprezentacji, który wszedł w historię, tego już mu nikt nie zabierze, jako kapitan polskiego zespołu na Mistrzostwach Świata Wyścigów Motocyklowych. Ale nie przedłużając, Marek Skopek, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać o Twój poprzedni sezon. Ciągle mówiłeś, że był fantastyczny i to się na razie nie zmienia. Nic piękniejszego się do tej pory nie wydarzyło. Tak, to prawda. Jak sięgam pamięcią od 2018 roku, kiedy zdobyłem tytuł mistrza Polski w klasie Superbike, później pierwsze podium w Mistrzostwach Świata, no i teraz w Estoril zakończenie sezonu motocyklowego, dwa trzecie miejsca naszego zespołu na torze w Estoril, ogromny sukces. No i teraz czekamy z niecierpliwością na wyścig w Le Mans, który już będzie 12 czerwca o godzinie 12 startujemy do wyścigu, także zapraszam wszystkich przed telewizory. Twoje wsparcie to w Twojej żonie, pozdrawiamy Olę bardzo serdecznie. Prawdopodobnie nie będzie pewnie na inauguracji tego sezonu razem z Tobą. Mowa i myślę o Le Mans. Tak, to prawda. Spodziewamy się córeczki. Była na kontroli u pana doktora. Pan doktor powiedział, że lepiej będzie dla niej, jak zostanie w domku, więc też będzie śledziła wszystko przed telewizorem. Będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, więc trochę szkoda, bo chciała bardzo pojechać, żeby kibicować w wyścigu w Le Mans, ale niestety no, musi zostać ze względów zdrowotnych w domu. Dlatego o tym wspominam i mówię, bo przecież wsparcie kibiców u Was ciągle jest i dla Was ciągle jest i parę pytań od kibiców również. Od swojej strony nie ulega wątpliwości też. Ale pytanie było, jak się czuje Marek Skopek, żebym Ci przekazał, po tym przerwanym wyścigu w Le Mans. Sezon miał się już zacząć, cała ekipa pojechała, jesteście już gotowi do startu, a tu nagle Francuzi mówią stop, sorry, nie startujecie, wracacie do domu. I cały sztab, wszyscy musieli podjąć oczywiście tą rękawicę, no i spakować się. To był trudny moment? To prawda, to są zawsze trudne momenty, kiedy jedziemy na treningi już całym zespołem, wszystko jest przygotowane i dopięte na ostatni guzik. Można powiedzieć, że odliczamy godziny już do startu. No niestety obostrzenia i nowe zakażenia pandemii we Francji spowodowały to, że runda w Le Mans została odwołana, przesunięta na ten termin właśnie 12 czerwca. No i mam nadzieję, że już większość zespołów jest zaszczepiona i większość obsługi również się poszczepiła, więc będziemy tym razem bezpieczni. Marek, mówiłeś o swoich planach przed sezonem. Powiedz tylko jeszcze raz o tych przygotowaniach. Możemy być spokojni, jesteście przygotowani. To była Hiszpania czy to była Portugalia w przygotowaniach? W przygotowaniach była Hiszpania, Francja, byliśmy również na torze w Oschersleben, też trenowaliśmy, także cały czas cykl treningowy jest u nas w zespole podejmowany, także jesteśmy bezpieczni. Przejdźmy teraz trzymamy bardzo mocno kciuki, przechodzimy teraz do dużych konkretów, otóż Bergman, bardzo Cię proszę o tych dwóch wyścigach Bergmana, z tego co wiem, Wójcik ogólnie rzecz biorąc jest zadowolony, pozdrawiamy Grzegorza, ale myślę tutaj o całym sztabie, myślę między innymi o Tobie, bo on łapie punkty, nie ulega wątpliwości, w Mistrzostwach Świata, w wyścigach motocyklowych w bardzo dobrym zestawieniu, czyli to chyba na plus. To prawda. Mamy bardzo dobry zespół, bardzo dobrych mechaników, którzy zajmują się Christopherem. Pierwszy wyścig w Hiszpanii, można powiedzieć, że no trochę szczęśliwy i nieszczęśliwy, ponieważ przez 11 okrążeń prowadził wyścig. Później tor zaczął przesychać, inni zawodnicy jechali na oponach takich przesychających na sucho, mokro. My wyjechaliśmy na oponach deszczowych, te opony się skończyły. Skończyliśmy na 6. miejscu, teraz w Estoril był wyścig. Bergman skończył na 10. i chyba 11. miejscu, o ile dobrze pamiętam. Też zadowolony, więc pierwsze punkty w Mistrzostwach Świata są zbierane. Ten dorobek jest coraz większy, no i przede wszystkim coraz większe doświadczenie. A jeżeli, muszę zapytać, kolejne wyścigi, perspektywa i prognozy dla Bergmana. Myślę, że on będzie walczył o podium chyba w tym sezonie.
klasyfikacji ogólnej. Chcielibyśmy, żeby któryś wyścig stanął na podium. Nie ukrywamy, mamy aspiracje do tego i przede wszystkim chcielibyśmy bardzo. No i przede wszystkim zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Wójcik Racing Team pojawił się na podium Mistrzostw Świata. Bardzo Wam dziękuję, że bierzecie pod swoje skrzydła bardzo młodych zawodników. Nastoletni Pawelec. No, nie wiem, czy to z racji tej, że jego tata jest Twoim kolegą w walce o tytuły Mistrzostwa Polski, no ale faktem jest, że opiekujecie się również wschodzącymi gwiazdami wyścigów motocyklowych. Też wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o tego zawodnika? Rozpoczynającego karierę. Tak, mamy duże grono najmłodszych, zwłaszcza, że też jestem trenerem tych najmłodszych. Jeżdżę na wszystkie zawody pitbike'owe, tam podpatruję, kogo można by było... Sam trenujesz, powiedz też. Sam trenuję, kogo można byłoby zwerbować do zespołu, komu można by byłoby pomóc w jego karierze, w jego rozwoju, ale nie ukrywam, że Milan i Olek już od roku czasu jeżdżą w naszym zespole. Teraz jedzie drugi rok, więc poczynają sobie coraz lepiej i ta nasza współpraca jest coraz lepsza. Także myślę, że niebawem będzie głośno również o tych nazwiskach. Dlatego o nie pytam, bo kiedyś przypomnimy sobie tą rozmowę i ten wywiad i jeszcze raz będę składał gratulacje Wam i podziękowania, że bierzecie ich pod swoją opiekę, ale mówiłeś o pitbajkach, może jedno zdanie, bo nie o tym będziemy tutaj mówili w szerszym tego słowa znaczeniu, ale tylko chwilę zasugeruj. Marek, gdzie możemy Cię znaleźć? Gdzie Ty trenujesz? Na jakim torze? Tych, no powiedziałbym takich, przepraszam za wyrażenie, małych, fajnych szkrabów, którzy chcą Tobie dorównać i uczyć się takiej jazdy, jaką Ty robisz na torach wyścigów motocyklowych. Więc chyba tam są 5-6-letni zawodnicy, jeżeli się nie mylę. To gdzie? Tak jest. Trenujemy na torze w Modlinie. Kolejna impreza będzie 20 czerwca. Serdecznie zapraszam. Później 27 czerwca. Jakby ktoś chciał się zapisać, zapraszam na stronę internetową na Facebooku. Dobrze. Marek Szkopek School albo Marek Szkopek Mikro 33, także. Marek, teraz najważniejszy temat, no wszystkie są ważne, co mówiliśmy, nie ulega wątpliwości, ale Ty. Sobota godzina 12, niedziela godzina 12, kończycie start do wyścigu w Le Mans. On się rozpocznie 12? Dokładnie, sobotę. Tak, 12. To w takim razie, jak będzie wyglądał ten start? Kto i jakie ekipy wystartują? Kogo mamy śledzić na tych słupkach, jeżeli chodzi o kolejność w trakcie zawodów? Czy to będzie 7-7 i 777? Tu nic się nie zmienia? Tu się nic nie zmienia. Cały czas wystawiamy dwa zespoły. Zespół EWC, jest to numer 77. A zespół stokowy, tym, w którym ja biorę udział, jest z trzema siódemkami, czyli 777. Z kim jedziesz? Kto będzie pod Twoją wodzą jechał, kapitanie tego zespołu? Jedzie z nami nowy zawodnik francuski, bardzo szybki, z czego jestem ogromnie zadowolony, ponieważ Christopher Bergman, pokrywają mu się terminy wyjazdowe, musi brać udział w swoich Mistrzostwach Świata. Jedzie z nami Michał Fila, także jestem wdzięczny o nasz występ, jeżeli chodzi o Le Mans. No to będziecie już, jeżeli tak popatrzę na osiągnięcia Twoje, Fili, no to od razu powiem, że będziecie prawdopodobnie w gronie zespołu i teamu, który zawalczy o podium. Czy takie są prognozy? Chcielibyśmy bardzo stanąć na podium Mistrzostw Świata, ale no jak wiemy z doświadczenia i wiemy przede wszystkim z historii, że jest to bardzo duży wysiłek dla nas, dla zespołu, dla samych maszyn. Będziemy się cieszyli, jak nawet dojedziemy do mety, bo nie ukrywam, dwa razy już byliśmy w Le Mans i niestety nasze jednostki napędowe nie wytrzymały i musieliśmy się wycofać z wyścigu. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka.
To po pierwsze, ale macie również piękne momenty. No, przecież wyścig, gdzie wjeżdżacie na podium, ostatnie kilka okrążeń, ty prowadzisz, wszyscy stoją w miejscu, wszyscy nagle adrenalina i trzymają mocno kciuki. Jest podium, no więc mamy, to jest, kiedyś porozmawiamy o takim wahadle emocji, które są podczas tych wyścigów motocyklowych, ale teraz wracając do tematu, kto pierwszy będzie biegł na linii startu przez szerokość toru do motocykla Yamaha z numerem 777. Marek Skopek? Mam nadzieję, że ja będę biegł. Większość wyścigów zaczynałem ja. Myślę, że tym razem będzie również, będę to ja. Ale zobaczymy po kwalifikacjach, jak będzie, bo nie ukrywam, że nasz nowy francuski kolega jest bardzo szybkim zawodnikiem. To sprzedaj trochę za kulis, Marek, sprzedaj trochę za kulis, jak to jest? Czy prezes Grzegorz Wójcik bierze stoper, odznacza linię 12-13 metrów i mówi start, który dobiegnie pierwszy, ten zaczyna w wyścigach? Nie no, no, no bo skąd to się bierze? Bo to jest przecież, to jest ważny element, nie najważniejszy, ale bardzo istotny. Tak, to prawda, że ten start do wyścigu jest bardzo istotny, ponieważ on już nas klasyfikuje w tym początkowym, w tej początkowej pierwszej godzinie startu i on już nas ustawia w pozycji jak gdyby w hierarchii. Wiadomo jest to, że na pierwszy ogień zawsze powinni iść najszybsi, żeby oni wypracowali pewną przewagę, żeby już było zdecydowanie łatwiej, żeby później w dalszym ciągu wyścigu nie trzeba było nadrabiać, gonić i zbytnio forsować tempa. Żeby było ciekawiej, no jeszcze sprzedajmy naszym kibicom i sympatykom, jak ja to opowiadam, to oni oczy otwierają, nie mówią, że nie, bo ja jestem wiarygodny i zawsze mówię prawdę to, co od was się dowiaduje. Mianowicie, jedzie rehabilitant, jedzie kucharz i z polskim jedzeniem, tu z polskiej ziemi, z polskich łąk, spod Dobrzykowa, bierze ziemniaki i tam wiezie? Można tak powiedzieć, bardzo. No może dla ciebie to śmieszyć, ale dla innych to jest ciekawe. Bardzo, bardzo dużo rzeczy zabieramy z Polski, żeby również nie kupować produktów tam za granicą, ponieważ no, musimy mieć coś na start. Jak przyjeżdżamy już tam z całą obsługą, no to od razu kucharz musi rozstawić swoje stanowisko, fizjoterapeuci muszą rozstawić swoje stanowisko od razu, idą ziemniaki, obieranie ziemniaków. A jest tak, że Marek mówi, żebyś o schabowych nie zapomniał. Jest tak czy nie? Czy on narzuca wam? Czy Marek mówi, weź ziemniaki, weź... Nasz menadżer zawsze powtarza, żeby nie zapomnij o pomidorówce. Kamil, nie zapomnij o pomidorówce. Pomidorówka musi być. No i faktycznie jest tak, że zawsze pomidorowa jest na salonach Mistrzostw Świata. Dobrze, sobota godzina 12, niedziela godzina 12. Będziemy mocno trzymali kciuki. Marek, musimy powoli kończyć, ale teraz ten najważniejszy moment. Pomijam oczywiście sprzęt, pomijam silniki, pomijam wszystko, co jest związane z no, taką motorem, z pewną logistyką tego, co czynią mechanicy. To wszystko idzie na 100%. Czego tak naprawdę się obawiasz, jeżeli chodzi o czynnik ludzki? No na pewno popełnienie błędu, bo wywrotka nas będzie bardzo dużo kosztowała. No to pytam, trudny tor? Trudny to jest tor dla ciebie? Trudny tor technicznie? Czy... Już jak jestem na nim czwarty raz i czwarty raz będę jechał w Le Mans, to za każdym razem jest ten tor znacznie łatwiejszy, ponieważ no, kolejna runda na tym torze, kolejne treningi, coraz lepiej jest ten tor poznany przeze mnie. Wiem, czego mogę się spodziewać, znam doskonale motocykl, ponieważ jeżdżę nim od 3 lat. No wszystko idzie zgodnie z planem. Czyli jeżeli także mówimy... Jedyne, czego mogę się obawiać, to wywrotki. Wywrotki. To jest to, co powiedziałeś, oczy wokół głowy, jadę do przodu, ale oczy wokół głowy. Musisz patrzeć na kogoś, kto jest za i kogoś, kto jest przed tobą, tak? Jeżeli mówimy o wywrotkach, to się do właśnie z tym wiąże? Tak, to prawda. Jeszcze jest, jeżeli w Le Mans jest bardzo zmienna pogoda, często pada deszcz i w momencie, kiedy lecą krople deszczu, podnosi się ta chmura wody za drugiego motocyklisty. Mamy takie wtedy czerwone światła, które sygnalizują, gdzie jest ten zawodnik z przodu, ale są to bardzo ciężkie warunki. Musimy wtedy bardzo uważać, ponieważ zawodnicy jeżdżą z różnymi prędkościami. Niekoniecznie wszyscy jadą szybko,
I często bywa tak, że wydaje nam się, że ten zawodnik jest daleko, ale on jedzie tak On jest powoli, blisko. Jeszcze jedno. że on się zbliża bardzo szybko. Marek, macie wszystko. Jesteście teamem profesjonalnym. Dumą nie ulega wątpliwości w świecie motocykli, jeżeli mówimy o wyścigach mistrzostw świata. Dumą dla każdego kibica motocykla, każdego kibica sportu z flagą biało-czerwoną. Ale nie macie jednej rzeczy. Nie macie człowieka w górach. Bo niektóre ekipy mają człowieka w górach, który patrzy na chmury i mówi: ej, John, za 2,5 minuty będzie padało, a wy patrzycie: o, już są krople deszczu. I to jest ta różnica istotna. Będzie kiedyś taki człowiek? Myślę, że może będzie. Może pojedziemy jakiegoś górala, sprowadzimy do naszego zespołu, który będzie siedział. Zakopanego najlepiej. No, najlepiej z Zakopanego. Ale to, co mówię, to jest prawda. Są takie czujki wystawione, taki zwiad pogodowy w górach. Tak. Są zespoły, które mają swoje stacje, które czytają pogodę i robią to po prostu świetnie. No, my się opieramy na razie na danych z satelity, z telefonów komórkowych niejednokrotnie, z internetu. Marek, muszę już kończyć. Bardzo dziękuję. Marek Szkopek dzisiaj naszym gościem. Przypominam, Le Mans rusza 24-godzinny wyścig, sobota godzina 12 do niedzieli również godziny 12. Jeszcze jedna informacja. Na wyścigach motocyklowych w Poznaniu zobaczymy jeszcze jednego zawodnika w ekipie Wójcik Racing Team. To mistrz świata w kickboxingu Przemysław Saleta. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tor do Poznania i oczywiście trzymamy kciuki za Przemka Saletę z uwagi na to, że wraca do wyścigów. Zapraszam na kolejny program Motosport, Motoprzygoda.